Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, żył sobie szwagier. O, drogę nową zrobili. A ja nadal mam wszędzie daleko. Gdzieś na obrzeżach miasta mieszka szwagra szwagier Antek. Przydarzyła mu się zabawna historia, ale po kolei. Antek po długiej i nerwowej nocy, aby przemyśleć parę spraw, postanawia wyjść na miasto. Nie mogę już w domu siedzieć. Tak mi nerwy noszą. Muszę się uspokoić. Idę do szwagra. Siema, szwagier. A co ty tu kurwa robisz? Chłopów na zimę szykuję. Jak szykujesz? No wożę z szopu do chlewka. Wozisz z miejsca na miejsce? Chyba dobrze się nudzisz, jak roboty sobie szukasz. Opał mam, ale w szopie za domem. A jak zimą zasypię, to będę miał pod ręką. A ty co tak stoisz? Bierz i noś. Szwagier, ja nie przyszedłem do ciebie, żeby drzewo nosić. Tylko po to, by się odprężyć. No to stój się odprężyj. No i weź rozmawiaj z durniem. Co mam teraz, stać jak kołek? Muszę coś robić, bo mnie nerwy noszą. Antek, kurde, weź się uspokój, co ty robisz? Spokojnie. Weź, dopasuj. O, nigdy w Tetrisa nie grałeś? Jak zacznę w Tetrisa grać, to my tego drzewa do wiosny nie powozimy. Antek, jak masz tak nosić, to lepiej nie noś. Ja sam ponoszę. Szwagier nie robi, żeby szybko i dobrze zrobić. Tylko po to, żeby się ujebać. Dobra, chodź. Gdzie? Przecież masz drzewo do noszenia. Antek, ja potem sobie na spokojnie to wszystko położę poukładem. Co, myślisz, że nie chcę ci pomóc? Ja chcę pomóc, tylko ty nie chcesz, żebym ci pomógł. No dobra, jak chcesz pomóc, no to wóź drzewo tu pod drzwi, a ja będę układał. Dobra. Po ustaleniu podziału pracy, Antek nerwowo, ale skutecznie zabrał się do roboty. Antek, co ty odpierdalasz? No jak to co? Drzewo wożę, szybko, nie? Ale po drzwi? Sam powiedziałeś, syp po drzwi, no to sypię. Młodym, jak nie pokażesz palcem co, jak i gdzie, to się nie domyślą. Szwagier, ja cię szanuję. Sypię ci tu, żebyś miał bliżej nosić. Na chuj masz łazić? Ale jak ja mam wciągnąć te polano? Grałeś w Tetrisa? To kombinuj. Z człowiekiem starej daty się nie dogadasz. Tym bardziej w pracy. Zantka taki pracownik, jak skłozi dupy trąba. Starczy tej wspólnej roboty. To co tym razem? Zośka na drugą wersalkę mnie pogoniła. Pierdolisz! To ci mówię, już jakiś czas temu. Masz drugą wersalkę? Czemu tu się powodzi? Dwie wersalki w domu. Na chuj mu dwie wersalki? Antek, ale po co wam dwie wersalki? Mnie pytasz? Zośki zapytaj. To ja już trzeci tydzień na drugiej wersalce śpię. A, o to chodzi. Ty, a ile dałeś za wersalkę? Nie mogę. Ja mu już od kilku minut próbuję powiedzieć, że nie śpię z żonką od 3 tygodni, a jemu jakieś meble w głowie. Polej szwagier, bo nie wytrzymam. Antek, no to ile dałeś za tą wersalkę? Nic nie dałem, od sąsiada wziąłem, jasne? Koniec tematu. Ty, od którego sąsiada? No co? Chcę się dowiedzieć. Ale on tak jakiś taki nerwowy. Nie wiem, o co chodzi. Nie dogaduję się z Zośką, mówię ci, ona się zmieniła. Ona się zmieniła? Wszystko możliwe. Ale ty też się zmieniasz. Każdy się zmienia. Ale mi dalej się chce. Każdemu się chce. Widocznie nie każdemu. No, już chyba dotarło. A może szwagier bardziej rozumie Zośkę niż mnie? Antek, dla każdego się chce. Ale to zależy od sytuacji. Jakiej sytuacji? Chyba od pragnienia. A pragnienie bierze się z sytuacji. To co, jeszcze mi chcesz może powiedzieć, że to moja wina? Skurwia mnie szwagier, doradca jebany, ze swoją nie żyję, mnie poucza.
Antek, bo ja chcę, żebyś się uczył na moich błędach, nie na swoich. To twoim zdaniem ja robię jakieś błędy? Robisz błędy. Kiedy na przykład ostatnio kupiłeś dla Zośki kwiatka? A na chuj ten kwiatek? I tak zaraz zwiędnie. Właśnie tak myśląc, facet popełnia błąd. Bo kobieta to dziwne stworzenie. Nie jesz kwiatka, nie poruchasz. Rok czasu nie dostało od ciebie nawet tulipana? Toż to twoja wina. Co? Moja wina? O ty mo chcesz? Taki z niego romantyk? Zaraz mu sprzedam tego tulipana. Masz swagier swojego tulipana i leź do kobiety. Odłóż dzieciaku, bo zaraz się skaleczysz. Kto pijany? Ja pijany? Ano pijany. I na pewno dziś do niczego niezdatny. Chodź, podprowadzę cię do domu. Antek nie jest tylko moim szwagrem. On jest również moim przyjacielem. Kolejnego dnia, z samego rana, szwagra budzi telefon. Halo? Szwagier? A do kogo dzwonisz? No do ciebie. No jak do mnie? To ja. Tak myślałem, że Antek będzie miał ciężki poranek. Pewnie nawet nie pamięta, że wczoraj u mnie był. Szwagier, byłem wczoraj u ciebie? Nie. To gdzie ja wczoraj był? A chuj wie, gdzie cię diabli nosili. O kurwa, to ty też ich widziałeś? Choć dziś nie piję. Starczy tego. Czas wziąć się w garść. Po wypiciu kilku mocnych herbat z cytryną, Antek idzie odwiedzić szwagra. Siema, szwagier. No, cześć. A co ty tu kurwa robisz? Opał na zimę szykuję? Jak szykujesz? No, wożę z szopy do chlewka. Włożysz z miejsca na miejsce? Chyba dobrze się nudzisz, jak roboty sobie szukasz. Jak dla mnie film się urywa, to w momencie picia, a nie cały dzień wstecz. Dobra, chodź się odprężym. Szwagier. Ale ja nie piję. O, coś nowego. Dobra, szwagier, ja przyszedłem dzisiaj do ciebie po poradę. I nie będę wijał w bawełnę. No, no. Zośka kiedyś nie dawała mi spokoju. A teraz w ogóle nie daje. Nie wiem. I moim zdaniem to jest wszystko moja wina. Jakbym siebie słyszał. No właśnie, szwagier. Ja powinienem jej poświęcać więcej uwagi. Kupić czasami kwiaty czy dobre wino. Mówią, że od wódki rozum krótki, ale to co trzeba zapamiętał. O, Antek, mądre słowa. Działaj tak dalej, a zobaczysz, że za jakiś czas wszystko się zmieni. Ale kiedy? No, przecież mówię, za jakiś czas. Jak za jakiś czas? Ja chcę już. Okej, mogę kupić kwiaty czy wino, ale czy będę miał gwarancję zwrotu? Chcesz dziś. Jest jeden i to bardzo skuteczny sposób. No, no. Znam przepis na efektywne podniesienie libido. Szwagier, ale moje libido już dawno podniesione. Ale Zośki nie. Mam przepis. Raz go nawet sam próbowałem. Ale więcej się nie odważę. O, mam. Dla Zośki potrzeba człowieka korzenia. Kurwa, jakiego korzenia? Żeńszeń, chiński korzeń, afrodyzjak. O nie, żaden murzyń chińskiego pochodzenia przy łóżku mi tańczyć nie będzie. Kiedyś przez te szwagrowe porady koszmary miałem, ale czegoś nie zrobi dla dobra żony. Dobra, szwagier, przyparłeś mnie do muru. Nie mam wyjścia. Dawaj tego murzyna. Antek, jakiego murzyna? No przecież sam mówiłeś, że chiński afro... Afrodyzjak. To jest środek podnoszący libido. A żeńszeń to jest chińska roślina, korzeń której ma bardzo ciekawe właściwości. Przed wojną wartość takiego korzenia była większa niż złoto. Ale później dowiedli, że jednak złoto lepiej podnosi libido. Ty, przypomniałem sobie, że mi tego szerszenia baba z apteki proponowała. Podebrało cię, Antek? W aptece chuj nie żeńszeń. To jest dopiero żeńszeń. O skurwesyn. Składniki. Suszony napletek wieloryba, rdzeń kolby kukurydzy, piżmo mrówkojada i żeńszeń spod samej jagody. Szwagier, a to zadziała? Jak dasz za mało, to może nie zadziałać. Ale jak dasz za dużo, to kobieta ci nie da spać przez samą noc. O to chodzi. Antek, nie wiesz, o czym mówisz. Patrz, żebyś nie dał plamy. Bo potem w kobiecie się rodzi zwierzęca natura. Nie wiem, czy ten specyfik już na mnie działa,
ale coś czuję, że dziś będę miał niezapomnianą noc. 12 razy. To jak 12 godzin na szczerym słońcu. Skóra złazi niemiłosiernie. Po zrobieniu zakupów Antek udał się do domu. Cześć, kochanie. Mam dla ciebie miłą niespodziankę. Spędzimy dzisiaj razem romantyczny wieczór? Wow! Pierwszy raz widzę Antka w takim stanie. Nawet na pierwszej randce nie był taki szarmancki. Szwagier powiedział nie za mało, nie za dużo. Skąd ja mam wiedzieć ile? Wlałem pół na pół. Będzie w sam raz. Kochanie, już dawno nie czułem się tak jak dziś. Nie doceniałam twojej dobroci, nie zauważałam ciebie w domu. Mam nadzieję, że wszystko się zmieni i powrócę do pięknej chwili. Antek, co ty tak siedzisz? Chodź do mnie, natychmiast. Nawet nie wiesz, jak ja teraz potrzebuję faceta. O kurwa, ja też. A najlepsze jest to, że ten specyfik działa 48 godzin. O kurwa, muszę drzwi zabarykadować. Ta mikstura chyba na mnie też zadziałała. A może i nie? Pierwszy raz dostałam kwiaty od Antka. Nie widziałam nawet, że mogło tak zadziałać na kobiecą wyobraźnię. Ale dlaczego poszedł do sąsiada? Każdego w życiu spotykają zabawne historie. A kolejną, która przydarzyła się szwagrom, zobaczycie już wkrótce. W kolejnym odcinku. O kurwa! Szumraki! Antek! Czy mi się wydaje, czy ja dostałem jakiegoś uczulenia?